Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na czwartek. Już sprawdzam, jakie energie nam będą towarzyszyć w tym dniu. Czwartek. Te dwie karty obok siebie oznaczają, że może coś wyjść na jaw, tak? Arcykapłanka przy słońcu. Coś się staje widoczne dla oczu. Coś, co wcześniej było zakryte. Coś, jakaś tajemnica może wyjść na jaw. Może nam o tym powiedzieć ta szczera królowa mieczy. Może to się odbyć za sprawą kabli. Ktoś może do nas zadzwonić albo wysłać maila. Albo też w jakiś inny sposób dowiemy się tak nie twarzą w twarz. Może to właśnie w taki sposób wyglądać. Także tutaj jest no, dosyć taka czytelna informacja, jeśli chodzi o ten dzień, ale gdybym miała w inny sposób przeczytać te karty, to powiedziałabym, że dzisiaj będziemy bardzo mocno komunikować się z naszą podświadomością. Ona będzie dzisiaj do nas przemawiać. W jakiś sposób będziemy prowadzeni przez nią, ale też będziemy czuć się w tym prowadzeniu bardzo bezpiecznie za sprawą właśnie tego słońca. To może być też dobry dzień na to, żeby mając taki bliski kontakt właśnie z tą swoją wewnętrzną mądrością, zrobić sobie może takie podsumowanie, ale również powoli zacząć planować, co chcielibyście zrobić w kolejnym roku. Jak chcielibyście, żeby wyglądało wasze życie za rok o tej porze i puścić te plany w świat. Pamiętajcie też o tym, że nie tylko opisanie myśli na temat tych planów mogą wam pomóc w ich realizacji, ale też spisanie tego dosłownie. Tak, żeby po tym pozostał jakiś ślad. Możecie spisać swoje plany, ale też rozpisać je na najbliższe 3 miesiące, pół roku, 9 miesięcy, w zależności od tego, jak Wam wygodnie. Bardzo dobrym pomysłem jest też na przykład spisanie sobie pierwszych kroków. Co zrobić, żeby kolejno odhaczać właśnie te zadania z mojej listy. Jaki może być pierwszy krok do realizacji jakiegoś celu. I tutaj trochę mi się właśnie kojarzy ta królowa mieczy z tym, że ona spisuje to wszystko. Ona jest taka poukładana, stanowcza. Z tyłu również na straży tego, tych planów, one będą jeszcze bardzo mętne, ale stoi właśnie ten cesarz. Ale to jest cesarz, obok którego jest rycerz denarów. On jest takim przyjaznym strażnikiem tych waszych planów. Tak mi się to właśnie skojarzyło, biorąc pod uwagę to, jaki to jest dzień, to jest przedostatni dzień starego roku, co nas czeka. Jutro pewnie nie będziecie mieć do tego głowy, być może powrócicie do takiego spokojnego planowania, zastanawiania się nad tym, jak byście chcieli, żeby ten rok wyglądał dopiero po nowym roku, tak? Ale można już rozpocząć taką pracę własną, tak? To jest to po prostu zrobicie dla siebie, coś dobrego dla siebie. Tak więc takie informacje. Tutaj jeszcze w tym świecie widziałabym, że albo wychodzicie, gdzieś wyjeżdżacie, może ten świat będzie przychodził do was, może też jakaś sytuacja globalnie się taka ważna wydarzyć, że ona aż pokazała się właśnie tutaj w tym układzie. Także takie informacje, jeśli chodzi o te karty dnia na czwartek. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego, udanego dnia i słyszymy się w kartach dnia na Sylwestra, czyli na piątek. Trzymajcie się.